Witam, z tej strony Projekt Airway. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy sposób, w warunkach polowych, uzyskać dziegieć. Do czego może Wam się dziegieć przydać? Dziegieć może Wam się przydać w lesie przede wszystkim do tego, aby uszczelnić sobie buty, tudzież zrobić opatrunek na ranę. Dziegieć jest smołą uzyskaną z kory brzozy poprzez wypał beztlenowy. Prawidłowo wypala się go w dwóch naczyniach. Jedno naczynie górne musi mieć od spodu otwory, które wkładamy korę brzozową, wkładamy je w drugie naczynie, zakrywamy szczelnie, oblepiamy gliną i poprzez wypał beztlenowy po prostu kora topi się w górnym naczyniu i skrapla się do dolnego naczynia. Tak uzyskujemy czysty dziegieć, ale wiadomo, że w warunkach, w których my jesteśmy z reguły, nie bierzemy ze sobą dziurawych garków, no bo w sumie po co brać ze sobą garek, który ma dziurę na spodzie, nie? Jest to dodatkowy balast. Tak też zrobimy wypał jednogarkowy. Wypał jednogarkowy jest o tyle gorszy i trudniejszy od wypału dwugarkowego, gdyż całość będzie się mieszała razem z węglem uzyskanym z kory. Więc trzeba potem rozdzielić węgiel, dziegieć od kory. Może się osadzać na przykryciu dziegieć, więc trzeba uważać i ostrożnie to wszystko robić. Wypał musi być od góry. Od góry musi być ogień, musi być temperatura, musi być od góry, tak aby dolna część naczynia była chłodna. W takim naczyniu oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić dużo dziegciu. Musimy brać pod uwagę to, że on będzie wymieszany z tą korą. Tak więc może uzyskamy z tego mililitr, 2 mililitry, to by było już super. Akurat tyle, co powinno nam wystarczyć do opatrzenia rany. Co robimy? Jak najbardziej, najgęściej układamy korę w naczyniu. Im więcej kory nam wejdzie brzozowej, tym lepiej dla nas. Ja to składam w sposób takie małe paczuszki. Aby nam się to po prostu nie rozwarstwiło jeszcze. Wiadomo, że pod wpływem temperatury to wszystko będzie się otwierać. Tak wypełnione naczynie. Wkładamy do wcześniej przygotowanego domka. Tak jak mówiłem, aby dolna część była pod ziemią. Przykrywamy. A według wszystkich prawideł, jakie są, powinniśmy go obkleić gliną, aby był szczelny i żeby to właśnie środowisko beztlenowe się stworzyło. Oczywiście no, nie każdy teren, w którym akurat biwakujemy, na podłożu ma glinę. Tak też wystarczy to spokojnie obsypać ziemią i przykryć dokładnie. Wypały węgla drzewnego swego czasu też tak wyglądały.
zamiast garka, jeżeli nie robicie survivalu, tak jak my robimy survival, tylko z wykorzystaniem tych przez co się nie wierzy sprzętów, mogą być dwie puszki, wtedy zrobicie po prostu ten dwuczłonowy wypał dwunaczyniowy. Na tej samej zasadzie wszystko. Nikt nie mówi, że to musi być garnek gliniany, żeliwny, stalowy, jakikolwiek. Byleby stworzyć to środowisko bez tlenotu. Bierzemy się teraz, rozpalamy ogień. Tak jak mówiłem, trzeba pamiętać o tym, żeby nie ogrzewać od dołu, dlatego zakopane jest, znaczy nie, z tą korą, przy wypale dwugarkowym, no jest to już łatwiejsze, ponieważ ten właśnie dolny garnek jest cały zakopany w ziemi. Wiemy, że ten GGZ nie będzie nam po prostu odparowywał na pokrywkę.
to nie jest to sposób super szybki, że w momencie, w którym by zależało od was to życie, wasze życie od tego, jesteście w stanie sobie na szybko zrobić. Dzięki, no chyba, że bierzemy pod uwagę już ten późniejszy survival, mamy naczynia metalowe, tudzież aluminiowe, w których jest łatwiej i szybciej można to zrobić. No niestety, no, robimy to metodą półpoprawną, jednonaczyniową. I tak przygotowane ognisko, które podczas naszej wyprawy można posłużyć po prostu jako źródło ciepła, gotowanie i tak dalej, zostawiamy na jakieś 2-3 godziny. Po tym czasie jesteśmy pewni, że kora w środku zacznie się topić. Nie wcześniej, sądzę, że minimalny czas, aby uzyskać cokolwiek z tej kory, to jest 2 godziny. Jeżeli nam się naprawdę śpieszy, po 2 godzinach możemy naczynie zacząć wyciągać. Chociaż im dłużej, tym lepiej. Tak jak mówiłem, nie jest to metoda szybka. Najlepiej to zawsze zrobić na samym początku rozwijania obozu, czyli jak z reguły się robi. Pierwsze co się robi? Ogień. I zajmujemy się robieniem schronienia.
wszystkie się wypala, dziennie się zrobi, zabierzemy go w jakiś słoiczek, w jakieś naczynie, na później może się przydać. Zostawiamy to teraz sobie tak i wrócimy za parę godzin, zobaczymy co z tego wyszło. Minęły 3 godziny, 4 powiedzmy. Ogień przygasa, widzimy. Się po drodze mieliśmy małe wypady, zaczęło nam się to wszystko zapadać. Musieliśmy przysypywać z powrotem, aby ta szczelność tam cały czas była w tym pojemniku na dole. To też po tych 4 godzinach zaczynamy rozgarniać i patrzymy co nam z tego wyszło, nie? Nie, nam cała konstrukcja, którą zrobiłem z gliny, poszła do środka, ale było tak wszystko przykryte piachem, że spokojnie się coś tam powinno z tego wszystkiego zrobić. I wyciągamy. Tak, brzoza, widzimy, że ona się już zaczęła tak przytapiać, topić, czyli jest dobrze. Nie cała. No wiadomo, warunki jakie są, takie są, ale już tutaj na dnie widzimy, że się zbiera dziegieć. To. Ten czarny płyn właśnie coś tutaj zbiera, zebrał, to jest właśnie ten dziegieć. No ja nie wiem, on nie jest tego za dużo. No metoda też jest właśnie jednonaczyniowa, a nie dwunaczyniowa. Nie, większość prawdopodobnie została jeszcze w tym wchłonięta przez korę, a sam fakt tego, że tam się zaczęło zapadać i pilnowaliśmy tego, szczerze mówiąc, musieliśmy potem poprawiać, dosypywać piasku, udało się powietrze, jest to tak. I jeżeli mamy jakieś skaleczenia, jedną do góry, o sobie bierzemy, nakładamy, popatrz, nie działa, zasech. Kładamy sobie na miejsce skaleczenia, no i wiemy, że zakażeń ani nic nie dostaniemy. Może także służyć jako lepik. Można zaimpregnować tym skórę, buty, cokolwiek. Oczywiście, no, jak widzicie, jeszcze nie ma tego za dużo. Więc jest to taka metoda zrobienia tego na szybko, na jednym naczyniu, bez specjalnych naczyń. Taki, jaki posiada się przy sobie. Jeżeli w pewnym danym momencie wiecie, że no macie trochę więcej czasu w tym obozie, w którym siedzicie, warto to zrobić. Przelać gdzieś, nasączyć materiał tym dziegciem. Może to służyć nawet jako paliwo do pochodni, do lampionów. Uniwersalny środek, super. Dziękuję bardzo. To było na tyle.